Mnie tak naprawdę w tym słynnym powstaniu tutaj, powstanie tak trochę omija. To znaczy, oczywiście razem z Piotrkiem Adamczykiem właściwie, z którym jest głównym takim moim przyjacielem niemieckim tutaj, wiemy, że tak naprawdę już nam się ziemia pod nogami pali i trzeba uciekać. I nic z tego już nie będzie. Natomiast moja postać właściwie wariuje, zaczyna lekko odjeżdżać. Dosyć romantycznie właściwie, bo z miłości. Z tej jakiejś tęsknoty pewnie i z tego szaleństwa, które wokół się dzieje. I z miłości do dziewczyny sprzed lat, niejakiej Hilde. Upatruję sobie tę kobietę w Polce, w Celinie, którą gra Olga Bołądź. No, tylko że jest to takie wariactwo bardzo niebezpieczne, zwłaszcza właśnie dla owej Celiny.